Witam, Remigiusz Pyrek, praktycznie o informatyce. I dzisiaj poruszam taki poważny temat jak zapomniane hasło do systemu Windows. Przeglądałem zasoby internetu, widziałem na YouTube kilka filmów, jak fachowcy obchodzą ten ekran logowania. Muszę powiedzieć, że jest to godne podziwu, można powiedzieć z pogranicza czarnej magii. Cały proces polega na tym, aby podmienić, czyli zbypassować jeden plik, tak aby zamiast pomocy przy logowaniu pojawił się wiersz poleceń, czyli takie czarne okno, w którym wydajemy komendę do zmiany hasła. Jest to godne podziwu, naprawdę. Zadzwoniłem także do mojego znajomego do serwisu i tam dowiedziałem się, że albo prawdopodobnie w ten sam sposób kolega sobie radzi, że też podmienia ten plik i ten proces cały jest na tyle skomplikowany, że przez telefon nie podał mi tego rozwiązania, albo po prostu nie chciał tego podać, co jest zrozumiałe, ponieważ prowadzi serwis komputerowy i w ten sposób zarabia pieniądze na chleb. Pozdrawiam Karola. Oczywiście nie mam nic do niego. Dobrze, że nie zdradził mi swojego know-how. Natomiast ja prowadzę swój kanał z praktyczną wiedzą, a nie informacjami. Czyli ja dzisiaj pokażę Tobie, jak w elegancki sposób obejść ten problem. Zapewne wiesz, że podczas startu komputera, od momentu włączenia przycisku zasilania, komputer w pierwszej kolejności wykonuje taki program zapisany w takim mikroukładzie, który się nazywa BIOS. No i tam procedura startu sprawdza, z czym mamy do czynienia, jaki procesor, ile pamięci, jakie są urządzenia zainstalowane do tego komputera i poszukiwany jest dysk lub jakikolwiek nośnik z zapisanym systemem operacyjnym. Zwykle takim urządzeniem, na którym jest system operacyjny, jest dysk twardy. Aby to zobrazować, przygotowałem taką planszę, która pokazuje, jak działa komputer od momentu włączenia zasilania. Pokażę ją teraz Tobie, a później przejdziemy do odzyskiwania hasła. Schemat podzieliłem na warstwy. W pierwszej warstwie mamy sprzęt, czyli coś niezbędnego, aby powstał komputer. Do sprzętu, tak jak tutaj wypisałem, należy płyta główna, procesor, pamięć RAM i tak dalej, i tak dalej. Są to rzeczy, można powiedzieć, trzy pierwsze, to są niezbędne do startu systemu. Karta grafiki nie musi być zainstalowana i karta muzyki też nie musi być zainstalowana. Można uruchomić komputer bez obrazu i bez dźwięku. Później ładowany jest system operacyjny, jeden z wielu, które mamy dostępne. Następnie do systemu operacyjnego ładowane są sterowniki, tak aby system operacyjny wiedział, z jakim sprzętem ma do czynienia. Muszą być sterowniki zainstalowane, aby optymalnie wykorzystać dany sprzęt. No i dopiero później, na samym końcu, możemy ładować programy, z których na co dzień korzystamy. Moim zadaniem będzie zmusić komputer do startu ze specjalnie przygotowanego pendrive'a. Ten pendrive tak się składa, że symuluje płytę CD. A to dlaczego? Dlatego, że od zarania dziejów komputery, od momentu kiedy pojawiły się CD-ROMy, była możliwość uruchamiania instalatorów. Instalator Windows chyba 98 na pewno był na płycie, 95 też był na płycie, więc trzeba było zmusić komputer do tego, aby wystartował w pierwszej kolejności program ładujący, czyli ten instalator z płyty CD. I w tej chwili są takie programy jak Rufus, które pozwalają nagrać obraz płyty, bo o tym właśnie później Tobie powiem, obraz płyty na pendrive'y. Ten pendrive symuluje, że jest płytą CD. No i ja tak de facto oszukam komputer i powiem, żeby wystartował z tego pendrive'a, jakby z takiego wirtualnego CD-ROMu. No i wtedy zobaczysz, co się będzie działo. Mam tutaj Windows 10, nie pamiętam hasła. Mam tutaj hasło, jest niepoprawne, spróbuj ponownie. Klikam resetuj hasło i to jest dopiero dla mnie czarna magia. Rozumiem, że ktoś, kto zapomniał hasła, w jakiś sposób musi się salwować rozwiązaniami i tutaj na pewno pojawi się żal, że nie wiedział wcześniej, że ma utworzyć sobie jakiś nośnik USB, z którego będzie odzyskiwał swoje hasło. Oczywiście to już jest po ptakach, jak to się mówi. No i co teraz mogę zrobić, kiedy opcje się skończyły? Jak wspomniałem, wyłączę teraz ten komputer i zmuszę go do startu z tego pendrive'a.
i zobaczysz, z jakiego oprogramowania ja korzystam. Będziesz zdziwiony, ponieważ jest to oprogramowanie znanej tobie firmy. Wyłączam ten komputer. Ok, w tak zwanym międzyczasie trochę wiedzy na temat komputerów. Mamy dzisiaj systemy 32-bitowe, 64-bitowe i w takiej tej też wersji występuje ten program, czyli aby być serwisantem kompletnym, musisz sobie przygotować jeden pendrive z wersją tego programu 64-bitową, drugi z 32-bitową. Dodatkowo, kiedy pojawiły się nowe wersje BIOS-u, czyli UEFI, to pojawił się też sposób formatowania, inny sposób formatowania dysku twardego. Wcześniej mieliśmy taki dyski sformatowane za pomocą, czy tablica partycji była MBR, czyli był to Master Boot Record i to jest odpowiedni jak gdyby format dysku dla starych płyt głównych. No i mamy dzisiaj takie nowe wersje BIOS-u, one są kolorowe, tam są już wskaźniki, tam są wykresy, obsługa od razu myszki, niekiedy Wi-Fi, że można na tym etapie już sprzętowym można połączyć się z internetem, nawet tak jak ma to miejsce w Macintoshach. No i tam zapis, sugerowany jak gdyby format zapisu partycji to jest GPT. I teraz z tą informacją przechodzimy dalej, czyli musisz mieć taki pendrive z oprogramowaniem 32-bitowym, 64-bitowym i dla starego BIOS-u, i dla nowego BIOS-u, czyli cztery pendrive'y, tak aby jak pojedziesz gdzieś na zlecenie, to nie będziesz wiedział, z jakim komputerem masz do czynienia, ponieważ nie będziesz mógł się zalogować, czyli nie będziesz wiedział, czy to jest 64-bitowy, czy 32-bitowy system, więc tutaj masz zagadkę. Klient tobie nie powie, bo powie, że nie wie, chyba 64-bitowy, ale kto wie, ja sam osobiście widziałem, że na 64-bitowych procesorach i systemach były zainstalowane Windowsy 32-bitowe, więc to może się wydarzyć. No i też pytanie o to, jaka jest tablica partycji no, klienta, to też mija się z celem, ponieważ klient absolutnie nie wie, o co chodzi. A mając nowy BIOS, możemy włączyć, że symulujemy stary BIOS, czyli nawet z nową płytą możemy wykorzystywać dyski twarde zapisane starym sposobem. Czyli po prostu masz cztery pendrive'y, wkładasz jeden, komputer nie startuje, wkładasz drugi, komputer nie startuje, wkładasz trzeci, startuje. Opiszesz sobie te pendrive'y, że to jest wersja 64-bitowa GPT, czyli dla systemów UEFI, bach, wkładasz, zadziałało, super, nie zadziałało, restart i następny pendrive, i następny pendrive. Ja sugeruję tobie uruchomienie czterech takich, znaczy nagranie za pomocą programu chociażby Rufus, czterech takich pendrive'ów. No i idziesz, że tak powiem, na zlecenie. Nastąpił start mojego komputera, ale nie z dysku twardego, tylko z nośnika zwanego pendrive. Pytanie, czy mamy zainicjalizować kartę sieciową? Nie chcemy, to nam nie będzie potrzebne tutaj. Pytanie o układ klawiatury. Wybieram, że mam klawiaturę amerykańską. No i teraz mam tutaj problem. Tutaj mam kilka opcji. Te opcje możesz znać, ponieważ czasami jak pojawia się błąd systemu Windows, to takie menu masz jeszcze dostępne, czyli w zasadzie nie pokazuję tobie tutaj niczego, czego mógłbyś nie wiedzieć. Natomiast jak już się domyśliłeś, oprogramowanie, z którego ja korzystam, twórcą tego oprogramowania jest firma Microsoft, czyli odpowiednie narzędzie do odpowiedniego systemu operacyjnego. Z opcji dostępnych tutaj wybieram, że mam problem i to jest opcja, której raczej nie masz dostępnej u siebie podczas jakiegoś awaryjnego uruchamiania komputera. Nie masz tej opcji, ponieważ jest to dodatkowy zestaw narzędzi, przewidziany, oczywiście odpłatny i przewidziany dla osób, które po pierwsze wiedzą, że takie oprogramowanie istnieje. Możesz wejść w jego posiadanie po prostu kupując je. No i jesteś w tym momencie, no, można powiedzieć, fachowcem pełną gębą, ponieważ nie stosujesz jakichś magicznych trików na, jakby to powiedzieć, z pogranicza hakerstwa. Mam wrażenie czasami, że ta młodzież, która tam pokazuje te filmy, no, chcą być na siłę hakerami.
ale w tym momencie nie musicie, ponieważ są do tego narzędzia, które pozwalają w bardziej elegancki sposób przywrócić hasło, no i nie przerażacie przy tym klienta, tak? Wręcz w drugą stronę, przyjeżdżacie z zestawem narzędzi, włączacie pendrive, 5 minut później hasło jest odzyskane. Co oczywiście nie oznacza, że skoro pracowałeś 5 minut, to masz za taką usługę skasować 5 zł, ponieważ sama wiedza, że taki program istnieje, to jest raz, musiałeś się o tym dowiedzieć, musiałeś gdzieś poczytać, można powiedzieć, zainwestować swój czas w siebie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że musisz kupić to oprogramowanie, więc ono też musi się amortyzować. A trzecia rzecz jest taka, że no nie ma nic za darmo, tak? I uważam, że stawka godzinowa dla informatyków na poziomie 100 zł za rozpoczętą pracę to jest dobra stawka. Czyli jedziesz, wkładasz pendrive, jeden, drugi, trzeci, czwarty, to może zająć nawet do 10-15 minut w zależności od tego, jaki masz komputer. No i to jest otwarta jednostka godzinowa i należy ci się za sam dojazd oraz za rozpoczęcie takiej usługi no na pewno 100 zł. To jest taki minimum. Wracamy do naszego programu. Mam tutaj Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset, czyli zestaw takich narzędzi, które pomogą mi zdiagnozować mój komputer i go ewentualnie przywrócić do stanu normalności. Tak, ja mam Windows 10 tutaj, od razu został wykryty. Jak wspomniałem wcześniej, aplikacja umożliwia odzyskanie hasła począwszy od Windowsa XP. Wcześniej była to wersja ERD Commander, tak się nazywał ten program. Później prawdopodobnie, nie znam historii, Microsoft wykupił tę firmę albo nie wiem, co tam się zadziało. W każdym razie ERD Commander już nie istnieje. Natomiast powstało takie narzędzie jak Dart, które wchodzi w skład jeszcze większej paczki programów do zarządzania właśnie produktami Microsoft, między innymi bazami danych, serwerami i tak dalej. Natomiast tutaj skupimy się no, wyłącznie na systemach operacyjnych Windows 10 i na odzyskiwaniu hasła. Czyli zgodnie z tym, co tutaj sugeruje mój program, tak, mam Windows 10, klikam i pojawia się właśnie zestaw narzędzi, które mają pomóc mi odzyskać sprawność mojego komputera. Mogę przejrzeć pliki, jakie tam są, mogę wyedytować rejestr, jeśli coś akurat uszkodziłem, wiem co, wymazać dysk i tak dalej, i tak dalej. Mnie natomiast interesuje opcja tutaj, ona jest nazwana ślusarz, czyli Reset Local Account Password. I to jest dosyć istotna informacja. Nagrałem film na ten temat, co to jest lokalne konto w systemie Windows i są też konta domenowe, tak? Czyli jest gdzieś serwer, który zarządza no, wszystkimi osobami pracującymi w danej organizacji. No i jeśli będziesz przy takim serwerze, no to nawet jeśli tam jest baza 10 tysięcy pracowników, różnych osób, loginów i haseł, na tej liście, którą za chwilę zobaczysz, i tak wyświetlą się tylko lokalne. Czyli prawdopodobnie będzie to jakiś administrator plus ewentualnie osoba, która instalowała serwer, być może utworzyła na etapie instalacji jakieś konto. Natomiast chodzi o konta lokalne, nie o konta domenowe. Ja mam tutaj klasyczny Windows 10. Wybieram ślusarza. Pojawi się za chwilę stosowne okno. Tak, witamy. Klikam dalej. Wybierz konto, do którego hasło zapomniałeś. Mam tutaj Remigiusza. Zmieniam na 1, 2, 3, 4. Tabulator naciskam. 1, 2, 3, 4. Next. I next. Zamykam ten program. Wyłączam mój komputer. W tej chwili muszę wyciągnąć płytę z napędu, ewentualnie pendrive, aby komputer jeszcze raz nie wystartował z zewnętrznego jakiegoś nośnika. Muszę przywrócić normalny stan, czyli zmieniłem hasło za pomocą oryginalnego narzędzia firmy Microsoft, czyli jest duże prawdopodobieństwo, że robią to lepiej niż, no, niż jakieś inne programy z pogranicza właśnie hakerskiego. Poza moim gadaniem, gdybym streścił ten film, można byłoby powiedzieć pokrótce. 4 pendrive'y, 32-bitowe, 2 64-bitowe, 2. Jeden dla starego BIOS-u, drugi dla nowego. Stąd 4. Idziesz do klienta, wkładasz jeden start
z pendrive'a. Poszło, nie poszło. Cztery próby maksymalnie. Jak nie pójdzie na jeden, to pójdzie na drugi. Jak nie na drugi, to na trzeci. Może być też taka sytuacja z życia wzięte, że komputer nie będzie chciał, będzie tak stary, że nie będzie chciał wystartować z pendrive'a. Wtedy dobrze byłoby, abyś taki sam zestaw płyt sobie wypalił, czyli no, raczej UEFI, czyli te nowe systemy, te nowe płyty raczej startują już z pendrive'ów, ale te stare mogą niekoniecznie dać się oszukać. Warto mieć ze sobą płytę CD z nagraną wersją, nie wiem, 32-bitową i 64-bitową. Dla starego można powiedzieć, no, płyta będzie wypalona w jeden sposób, ona po prostu będzie płytą, nie będzie trzeba nic symulować. No i to taka sugestia ode mnie. Sprawdzimy teraz, jak poszło mi zmienianie hasła. Komputer już wystartował. Mam tutaj konto Remigiusz. Chwilę wcześniej nie miałem do niego hasła. Naciskam 1, 2, 3, 4. Pokażę je tobie. OK. Po takiej akcji zawsze trzeba zmienić hasło. Będziesz poproszony o zmianę hasła. OK. W tym momencie stare hasło to jest 1, 2, 3, 4, nowe. Można powiedzieć, że nie jestem tym zainteresowany tworzeniem na ten moment hasła. Twoje hasło zostało zmienione. Naciskam OK. Czyli reasumując, bardziej eleganckie rozwiązanie. Nie musisz rozgrzebywać, można powiedzieć, na oczach klienta komputera. Możesz to zrobić w bardzo elegancki sposób. Wejść, wyjść, wystawić fakturę i to wszystko. Nagrałem ten film, ponieważ po pierwsze zbliżają się święta i masz fajny prezent na święta, sporo wiedzy. Dwa, że widziałem na YouTube, w jaki sposób odzyskiwane jest hasło, więc można to zrobić w bardziej elegancki sposób i ja tobie go pokazałem. Od tej pory wiesz, że takie oprogramowanie jak Microsoft Dart istnieje i czas, abyś wszedł w jego posiadanie. No a trzy, po prostu dzielę się z tobą wiedzą, podnosząc jakość konkurencji na rynku. Mam nadzieję, że skorzystasz na tym. Do zobaczenia w następny czwartek i udanych świąt. Bogatego gwiazdora i czego tam sobie zapragniesz, czyli pomyślności w te święta.